Cześć, witaj. W tym nagraniu chcę Ci pokazać, w jaki sposób tworzysz sobie kolejkę maili w systemie GetAll, o którym mówiłem we wcześniejszych swoich nagraniach, tak żeby na przykład móc sobie do listy, którą tworzysz, do listy, którą budujesz, która ma już jakieś osoby, które zapisały się do Ciebie na listę, żeby otrzymywały sukcesywnie, systematycznie wiadomości, nawet wtedy, kiedy Ty śpisz, nawet kiedy jesteś na zakupach, kiedy nie masz czasu, nie myślisz o tym, żeby im wysyłać wiadomości. Co robimy? Oczywiście wchodzimy sobie do systemu GetAll. Jak nam się otworzy, to wchodzimy sobie w autoresponder i wchodzimy w kontakty. W momencie, gdy otworzą się nam kontakty, będziemy mieć jakieś listy, wybieramy jakąś listę, do której chcemy utworzyć sobie kolejkę. Ja wybiorę sobie tutaj listę, na przykład tą. To są listy testowe. I co robimy dalej? Otwiera nam się lista i za chwilę, w momencie, kiedy nam się załaduje tutaj lista, będziemy tworzyć kolejkę maili. Ja Ci pokażę na przykładzie jednego maila, natomiast kopiuj, wklej, zrobisz wszystkie kolejne maile, możesz ich utworzyć na cały rok nawet. Dobrze, mamy listę, otworzyła nam się, to jest przykładowa jedna z testowych list. I co musimy zrobić? Wchodzimy, tu będziesz mieć spis osób, które zapisały się do Ciebie na listę mailingową. Co robimy? Wchodzimy sobie tutaj w follow-up, otwiera nam się follow-up. Musimy troszeczkę wyżej podejść i tu tworzymy nową wiadomość właśnie follow-up, czyli kolejkę maili, którą wcześniej ustalamy. Nowy follow-up, wpisujemy temat wiadomości. Na przykład: witam Cię na mojej liście. Tak szybciutko stworzę. Witam Cię, oczywiście dodamy personalizację, czyli na przykład bezpośrednio tutaj będzie odmiana imienia osoby, która się zapisze. Jak ten schemat tutaj kodów podamy w tym miejscu, to w momencie, kiedy osoba zapisze się do nas z imienia i nazwiska, to imię jej się tutaj w odmianie odpowiedniej wyświetli. Czyli witam Cię, na przykład, jeżeli to jest Wojtek, to witam Cię, Wojtku, na mojej liście. Możemy dodać sobie oczywiście tutaj różnego typu emotki. W jaki sposób? Kopiujemy, robimy kopiuj, wklej i dodajemy, tak? I ta emotka nam się tutaj pojawia i pojawi w temacie naszego maila. Tu wybieramy sobie mail, z którego chcemy jakby wysyłać tą wiadomość i w momencie, kiedy dana osoba odpisze nam na maila, to wtedy na tego maila, którego mamy tutaj podanego, ta wiadomość zostanie wysłana od danej osoby do nas. No i piszemy wiadomość. Cześć. Chciałem Ci bardzo podziękować, że jesteś od dziś na mojej liście mailingowej. Tutaj taka jedna uwaga, jeżeli nie zrobisz tutaj enteru, to ta wiadomość, to co ja napisałem teraz, będzie jakby w jednej całej linijce, więc wyświetli się danej osobie, do której wyślesz tą wiadomość, w jednej długiej linijce. No a to nie wygląda tak ładnie, więc warto sobie tutaj potem, jak stworzysz wiadomość, sprawdzić, czy ona dobrze wizualnie wygląda i ewentualnie tutaj po prostu poprawić. Jeżeli, żeby dobrze to wyglądało, to proponuję po prostu tutaj w pewnym momencie dać enter, żeby to zdanie było podzielone w liniach. Jedziemy dalej. Chciałem Ci podziękować, że jesteś od dziś na mojej liście mailingowej. Sukcesywnie będę wysyłać Ci, tu na przykład damy jeszcze raz personalizację, tą imię w wołaczu. Sukcesywnie będę wysyłać Ci, Wojtku, wiadomości z branży, przecinek, enter,
z branży, którą się aktualnie zajmuję. Oczywiście to jest tylko taki nasz szybko napisany mail. Nie bierz go pod uwagę. Tu się podpisujesz. Pozdrawiam. Wojciech Maćkowski, oczywiście podpisujesz się swoim imieniem i nazwiskiem bądź firmą. Możesz dodać tutaj link do strony. Na przykład. U mnie to będzie blog. Życie to pasja na maksa.pl i możesz sobie oczywiście, tak jak w WordPressie, podlinkować. Zaznaczasz, dajesz tutaj URL i dołączasz link do bloga. O, czyli u mnie to będzie życie to pasja na maksa. Ja go sobie tutaj kopiuję i w tym miejscu dołączam. Tu. I teraz jeżeli chcę, żeby osoba, która kliknie tutaj w ten link, zakładka otworzyła się na nowej karcie, to tutaj w celu zaznaczam nowe okno. Jeżeli nie chcę, jeżeli chcę, żeby jak kliknie w ten link, to żeby na tej samej stronie otworzyła się strona mojego bloga, to tutaj wybieram żaden. I teraz, co jest ważne, wybieramy sobie czas wysyłki. Tutaj możemy jeszcze dodać jakieś załączniki, które chcemy wysłać danej osobie, wstawić jakieś zdjęcia, to mogą być swoje zdjęcia, może zdjęcia, no nie wiem, tego, czym się zajmujesz, co jest ważne w danym mailu. I ustawiasz sobie czas. Na przykład pierwszy mail fajnie, żeby wyszedł zaraz po tym, jak dana osoba się zapisze. Czyli na przykład ustawiasz tutaj, nie po 10 minutach, ale po... To znaczy nie, to zostawiamy i klikamy tutaj dokładnie po zero dniach, czyli jeżeli zostawimy te godziny, to między godziną 10 a 12 danego dnia, jeżeli osoba się zapisze, to zaraz tego samego dnia ta osoba dostanie tą wiadomość. Jeżeli będziemy mieli zaznaczonym ptaszkiem tutaj tą opcję, czyli wyślij do osób zapisanych na listę przed utworzeniem tej wiadomości i zachowaj sekwencję. O co chodzi? Chodzi o to, że możesz sobie sukcesywnie tworzyć wiadomości mailingowe. Stworzysz sobie 10-20 maili i będziesz mieć na liście jakieś 100 osób. I na przykład ilość wiadomości się skończy. To teraz co zrobisz? Dopiszesz sobie kolejne wiadomości mailingowe. I jeżeli zostawisz tą opcję zapisaną, to te nowe wiadomości, które utworzysz, one również się wyślą do osób wcześniej zapisanych na Twoją listę mailingową według kolejności, czyli na początku będą wysyłane te wszystkie wiadomości, które były stworzone, a potem sukcesywnie te, które były po raz kolejny stworzone, one również dotrą do tych osób. I na końcu możesz sobie wysłać, przetestować na maila, którego podałeś tą wiadomość, zapisujesz i później utwórz follow-up i on się utworzy. I zobacz, zostanie utworzony follow-up na tej liście jako pierwszy. Tu możemy sobie go podejrzeć, jak on wygląda. Wygląda tak, czyli widzisz, dodałem tutaj enter i ta cała linijka nie jest jakby zapełniona, nie mieści się całe zdanie w jednej linijce, tylko jest podzielone. Także skorzystaj sobie z systemu GetAll, obejrzyj pozostałe filmy odnośnie tego kombajnu marketingowo-biznesowego i zacznij tworzyć kolejkę maili w GetAll. Dzięki za obejrzenie. Jeżeli interesuje Cię tematyka zarabiania marketingu biznesu online, to zapraszam do siebie, do zasubskrybowania tego kanału, ponieważ na nim pokazuję mnóstwo narzędzi, mnóstwo możliwości związanych właśnie z biznesem online. Jeżeli film Ci się spodobał i dał Ci jakąś wartość, to poproszę o lajka i widzimy się w kolejnym nagraniu. Także ciśniemy na maksa, ruszamy dupę i do zobaczenia. No i oczywiście zapraszam Cię na mojego bloga. Życie to pasja na maksa.pl. Cześć!